Witam was tutaj, cześć, cześć, znowu. I zapraszam was na nietypowy odcinek, bo to nie jest żadna seria, po prostu wam pokażę, jak gram w Horizon Zero Dawn. Może wam trochę przybliżę tę grę i zobaczycie, jak to wygląda z innej perspektywy. Tu mamy Aloy i chodzimy sobie w świecie. Dla osób, które nie znają fabuły tej gry, tylko powiem, że minęło tysiące lat, odkąd cała ludność nasza została zniszczona przez maszyny. Nie będę cię dzisiaj wciągać, żeby wam nie spoilerować się, czy innych rzeczy. I wszyscy ludzie zginęli, a my jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj jedynymi ocalałymi, dzięki czemu możemy dalej sobie żyć i przetrwać. Cała cywilizacja od Dobrze, początku się przyda tutaj się. pojawiła. Mamy pełen polski dubbing, co jest bardzo, bardzo przyjemne, bym tak powiedział. No i na Ziemi aktualnie panują maszyny i to one sprawują życie. I wam pokażę teraz kawałek tutaj, co my tu możemy wyrobić. Widzę jednego wielogłowa. To jest fokus, w którym możemy sobie skanować maszynę i możemy się z nim zabawić. Mamy trochę sprzętów i możemy ładnie zabijemy go jednym hitem. To tak jeszcze nie miałem sytuacji ostatnio. I możemy go przeszukać wszystkie części, bo my tutaj się składamy z tych części później już po rzeczy. Mamy mapę oczywiście całego świata. Ja jestem już na końcu i tu jest jeszcze jeden dodatek, którego jeszcze nie przeszedłem. Misje, no podstawowe rzeczy, wytwarzanie, epikunek i wieści, które się zdobywa. No to jest też mamy katalog maszyn i inne bardzo ciekawe rzeczy. Fabuła jest bardzo ciekawa, ale jednakże ze względu na to, że nie chcę was tutaj wciągać w nią. Nie chcę wam mówić dokładnie, jak ona wygląda. Żebyście może ją też sami poznali, a jest dosyć zawiła i no sądzę, że ciekawa. Co jest z łososia weźmiemy. Dobra. O! Ktoś mnie widzi. Chyba tutaj jakiś się pojawił, zobaczcie. Czy to nie jest ten, który tu na tył? Na morze. Dobra, tego też zrobimy w ten sam sposób, czyli bambuko. To jest celna strzała, dlatego tak ładnie ją teraz zabijamy. Możemy dalej pójść. Okej, to było siedlisko wielogłowów. Tu mamy siedlisko nadymiaczy. To możemy jeszcze pokażę, jak wygląda walka z nadymiaczami. I mamy jeszcze innych kompanów, czyli karabłazy. Z nimi trochę gorzej, ale nadymiacze to jest dobra zabawa z nimi. Bo one bardzo ciekawie wybuchają. Możemy się oczywiście ukrywać w wysokiej trawie. Dobra, to tak. Tego przydałoby się podpalić. Wtedy on będzie ciekawie się zachowywał, a tego przydałoby się jego trafić w słabe punkty. Słabe punkty widzimy w ten sposób. I jego głównym słabym punktem, jaki tu widzimy, jest tak. I jeden właśnie zniszczyliśmy. Jeszcze jeden gdzieś tu był nadymiarz. Ale nie widzę. W ogóle ten to jest ognisty. To on chyba jest podatność na mróz. Aż ty. Dobrze. Gdzieś, czekajcie, miałem strzały z mrozem. To już zapomniałem. Epikunek. I my tu mieliśmy nasz łuk. O, jest to ten oczywiście. I teraz będzie. Będzie lepsze zabawa. Dobra, ten tu idzie. Na razie tego nie chcę. Widzimy tutaj na tym znaku zapytania, że on szuka, jest na żółty. Czyli wiemy, że on o nas myśli, ale jeszcze nie wie, co myśli. I jak już się odwróci, to my tamtego znowu zaatakujemy. Abyśmy chyba zdradzili swoją pozycję. Tak jest, A tego już mnie byśmy nie nie ma. chcieli. Tak, to bardzo ciekawe, że oni nas nie widzą, no ale śmieję się z tym. Dobra, wystarczy, że on się odwróci i my możemy trafić w ten oto i ładny sposób. A tego naszego kompana, który tutaj jest obok nas, wystarczy, że trafimy do oczu. A, jednak nie od tej strony, kurczę, zapomniałem. Ale sądzę, że gdy walniemy go jeszcze raz w rączkę, to będzie wybuch. Ładnie. Dobra, on jest tam taki zamrożony, że ja mogę w niego walnąć i wybuchnie. Ale ładny efekt.
I tutaj... Czekajcie. O, zaczął się duszać. Zaraz już nas splunie ogniem pewnie. Gdzie ja mogę wybrać? Zaraz w innym miejscu. Jest. Aj. Dobra, poszedł. Trochę mi tej amunicji do niego zeszło na pewno. I części. A, no i tutaj mamy oczywiście cykl dnia i nocy, więc mamy faktycznie noc. W nocy jest tak ciemno, że najlepiej się nie przemieszczać. No widać tam niektóre rzeczy. O, ja mam za dużo znowu rzeczy. Natomiast jak pada deszcz, no to jest przyjemnie jak podczas normalnego deszczu. Czyli nieprzyjemnie. Także tak. Mamy oczywiście tutaj walutę, to są okruchy metalów. No żyjemy w świecie po właśnie starożytnych, którzy kiedyś wyginęli. Dobra, ale miałem dużo nie mówić o fabule. To jeszcze jakąś maszynę tam bym tu pokazał. O, oni też są ciekawi. To też o nich pokażę. Tylko czy do nich ja przejdę tędy górą? Może niekoniecznie. Jak oni się nazywali? Siedlisko dla... Bardzo, one bardzo ciekawie uciekają, tak to bym powiedział. Też muszę gęś jakąś znaleźć. To też byłoby miło gdzieś ją zostawić. Dobra, tutaj nie widzę na razie nic ciekawego. Tutaj na przykład mogę już zbierać nasion. Co się nasion? Leku, bo już mam w pełni wszystko wykorzystane. O! Chwila, a co to skąd? Mam tutaj złomiarza. Czujkę i złomiarza, dobra. Jeśli się tu pojawi, a się on pojawi, trzeba rozwalić to. I go zabić. Jest. Czujka. Kula. Dobra, zaatakowali mnie. Można ich też wręcz oczywiście załatwić. Ale to jest mniejsza zabawa. Dobra, musimy teraz sobie wytworzyć trochę tutaj naszej amunicji. I czy mogę już wziąć sobie sezonę? Jakiś podzespół pewnie tak naprawdę jest. No ale wiemy tutaj to inaczej działa. Serce śmigacze sobie rozłożymy i weźmiemy serce złomiarza. Proszę bardzo. Ciekawą rzeczą jest tutaj to, że żeby zapisać grę, musimy pójść do ognisk i w inny sposób nie da się zapisać gry faktycznie. Nie ma autozapisu. Autozapis jest tylko w niektórych miejscach w grze, ale to da się domyśleć. No, coś tu się zdało. Lepiej być przygotowanym. Mamy zwłoki. Szybka podróż. No zaraz sobie rozłożymy szybką podróż. No, czekajcie, trochę tych surowców zostajemy. Mamy ich zbyt dużo, ewidentnie. Dobra, no i pozostałe rzeczy. Żeby nie było, że coś zostawiam, jak na przykład szybka podróż, dzięki której mogę się przemieszczać po mapie. O prędkości zapisu dysku HDD. No niestety. Taki dysk mamy tutaj. O, i czujka. Czujki nie przeszukałem. Nie, to jest złomiar. No to nawet lepiej. Dobra. Czy coś tu mamy ciekawego? Chyba nie, wydaje mi się. Ja mam jeszcze pokazać jedną maszynę, tam pokażę jeszcze jedną. No to nie chcę też, żeby było jakoś zbyt długie. No takie podatniki krótkie tam będę pokazywać może jakiś czas różne gry. Chwilę tylko w stiliskiem. Widzę już je. Czy mamy jakiegoś łososia? Mamy nawet dwa łososia. Jak to był łosoś? Strong, to jest strong. Teraz tylko trzeba poczekać, aż przepłynie. Niestety... No bez jaj. Ty, strong, co ty tam robisz? Okej. Okay. Szybki nurt jest. A, zatrzymał się na
Czubki, świetnie. Dobra. I mamy, bo ja akurat szukam teraz skóry właśnie ryb. Dlatego wszystkie tej po drodze je zabijam. O, to wygląda jak jakieś czołgi. Ciekawe. Ale mamy tutaj jeszcze kompanów, jak widzę. A nie, to nie są. I człowieczka. Dobra. One bardzo ładnie uciekają. A zobaczcie, o tym chodzi. Dużo ich już załatwi. Teraz trzeba by się poczekać, aż się uspokoją. Te są trochę wyższe, więc mogą mnie zauważyć, jak już do mnie podejdą faktycznie. Ale i tak zobaczycie, że to jest trudne. Z tego co pamiętam. Jakby jeden ten mocniejszy doszedł do mnie. O, czujka jest... A to jest czujka. Czujka jak widać się bawi w siebie. A, jednak tego. Cudno. I teraz to jest mój. Przejąłem nad nim kontrolę. I sądzę, że za chwilę ucieknę przed nim, albo nawet ktoś będzie atakować. A ja wtedy nic nie muszę robić. Dobra. A więc to się ja wtedy przyjąłem. Dobra, one mi uciekły trochę. Ale to nie problem, zaraz je dogonimy. Mam już za dużo. Jak to znowu mam za dużo? A, modyfikacje to akurat jest coś innego. Tak, oczywiście możemy sobie modyfikować tutaj broń i tak dalej, tylko że jak się tak długo gra, a ja gram już za około 2 lata, to tego dużo jest, tak? Ja to na cały czas muszę opróżniać na bieżące figurę, bo po prostu mi się nic nie mieści już. Ale... O! Dobra, przyszło, wróciło. Dobra, ten... Jednego bym mógł zdominować. A, dobra, one już zaobserwowały, że już jednego przejmują. Ale teraz się nim zajmą, z tego co mi się kojarzy. Chociaż nie, jeden zbiał. Tylko jeden został? Chyba tak. Okay. Co jest? Ej, one weszły w siebie. Dobra. Coś się tu zepsuła gra. Ewidentnie musiałem jakoś... Dobra, nie będę robić twojego ćwiczenia. Tamten wrócił łaskawie, bo bym chciał z niego części. O, zwija się. Tak, też jest ciekawe, że faktycznie rzeczy mogą zatrywać w dół. Jest utrzymana grawitacja, z tym słowem. Dobra. Dobra, widzę dzika tam dalej. No, chyba większość rzeczy to już z nich wszystkich odbierałem, tak jak widzę. Trzeba się do niego pofatygować. Tak się to robi. Nieźle. Dobra, no i mamy też oczywiście różne strefy. Jest pustynia, są skały, no i jest masa różnych maszyn też, które napotykamy na swojej całej drodze. To mówiłem, noc, tak wygląda noc. Dobrze, co my tu mamy jeszcze obok? O, tam śmigacze. Śmigacze tak samo są ciekawe, tylko jeszcze wam pokażę. Śmigacze się
bardzo mają fajną jedną funkcję, ale teraz pokażę na tamtym. Znaczy, że go odpalę. On teraz wybuchnie, a tego trafię tam. I już jest po nim. I one wybuchły w większości. Że tamten wybuchł, bo to tamtemu jedno chodzi. Oczywiście ja też mogę na nich jeździć. No dobra, jak go nie ma obok mnie, to nie ma sensu. Strzelam takimi chyba mocnymi strzelami, dlatego one padają. Teraz i dwa i tyle. Dobra. No to już mało ich było, chyba że jest część dalej. Nie, nic nie ma dalej. Dobrze, no i możemy oczywiście przywołać naszego tutaj specjalnego śmigacza, na którym będziemy mogli jechać. A macie, jaki on jest wspaniały, ja się cieszę, że możemy na nim jeździć. I możemy jeździć też oczywiście na maszynach zdominowanych przez nas. Albo po prostu, jak się mapa wam umiejętność, tutaj to już mogą nawet do nas po prostu przybiegać, jak tylko tego chcemy. Okej. Okay. Tu widzę czwórkę i widzę, bandyci. Chyba bandyci są jedną z lepszych zabawek. Ja wam je pokażę. Widzę, że tu jakaś jest bitwa większa. No, no, no. Okej, i tu mamy naszego takiego. A, ta czujka jest w swoim świecie. Da, pokażę wam, jak fajnie się czujki zabija. Znaczy, że trafi się tam w środek. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Tylko spokojnie. Okej, okay, ewidentnie mnie tak ten zauważył. Wrogowie z ludzi już nie żyją. Świetnie. I też mogę podkreślić ich ścieżkę, którą do nich chodzę normalnie. Żeby było oczywiście ciekawiej. Czyli na przykład tą czujkę mogę podświetlić o jej ścieżkę i widzę dokładnie, którą ona chodzi. I też pokazuję im tutaj jej podatności i inne bajery. Myślałem, że trafię. Tam nikogo nie widzę. A ta czujka mi zniknęła. Znaczy jest mi daleko. Dobra, nie będziemy. Zrobimy to normalnymi strzałami, żebyście wiedzieli, jak to się robi. Bo też z takimi trzeba walczyć. Oni mają bardzo nieciekawe strzały. Bo ich strzały potrafią skręcać. O właśnie, one podążają ze mną. To jest bardzo nieciekawe. O, czujka. Czujka trafiła. O. Czujka została zadana. Panie się ich cicho zaraz, to przynajmniej ja ich nie mogę zobaczyć cicho. Ale teraz stwierdziłem, że nie ma sensu. I może to był zły pomysł. Woda jest skłócita między sobą. W ten sposób będą też na niego szły. I tego też. O, to jest mój kiego, nie? What? To jest mocne.
przynoszą mi trochę życia. Ale tu widzę czujkę, która też... Okej, okay. To do mnie jak przyjdą, to sobie z nimi pogadamy. Aktualnie się zajmę moimi łupami. No i znów to samo. Ja raczej się pewnie za chwilę zniechęcam. Tylko jedną czujkę nie zrobiłem przecież. To nie jakiś duży problem. Awa. No i to byłoby na tyle, co wam tutaj chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku. W sensie, w odcinku. W takim pokazaniu. Podaję z nich do domu. Niech to jest dosyć ciekawa i rozbudowana gra. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!